Cześć, witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. New Foundation przedstawia swoją wizję na przyszłość. Głos w tej sprawie zabrała Malika Freeman, CEO projektu New Protocol. Freeman dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat misji NIR, nowych zmian strukturalnych i tego, jak zmienia się fundacja, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ekosystemu NIR. Na stronie NIR.org znajdziecie cały artykuł. Osoby zainteresowane zachęcamy do lektury. NIR Wiki zostało uruchomione po raz kolejny. W dalszej części wpisu możemy wyczytać, że informacja jest nieocenionym towarem. Oczywiście zachęcamy do sprawdzenia nowej strony NIR Wiki dostępnej pod adresem wiki.nir.org. Andrzej Hach w swoim wpisie porusza temat wdrażania projektów blockchain za pośrednictwem aplikacji o dużej przepustowości i dużym ruchu dla dużej bazy użytkowników. W tym przypadku Polkadot ma obecnie 100 slotów parachain dostępnych dla deweloperów projektu. Jeśli interesuje Was dalszy los parachainów Polkadot i Kusama Network z 29 i 30 czerwca, musisz koniecznie dołączyć do wydarzenia Polkadot The Code. Podczas tego wydarzenia założyciel Polkadot omówi najnowsze aktualizacje i przyszłość parachainów. David Burkett, główny programista mWeb, będzie prelegentem nadchodzącego Litecoin Summit 2022 w Las Vegas. Litecoin porusza wątek szybkości swojej sieci ze względu na wysoki współczynnik przetwarzania Litecoina. Zagrożenia związane z podwójnymi wydatkami są znacznie zmniejszone. W rezultacie kupcy i osoby fizyczne mogą realizować transakcje znacznie szybciej niż w przypadku innych sieci. Apple Pay jest już dostępny w aplikacji Crypto.com. Jest to możliwość błyskawicznego zakupu kryptowalut za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Aktualizację sieci Tezos zaplanowano 27 czerwca około godziny 23.30 UTC. Przegapiłeś GBB Blockchain Central Davos? Nic straconego. Jest już dostępne nagranie z tego wydarzenia. Zachęcamy do obejrzenia powtórki dyskusji panelowej na temat rozwoju świata kryptowalut z udziałem F. Szalaj, Joela Telpnera, Matteo Peducino i Petro Grassano. Texta ogłosił uruchomienie swojego nowego programu akceleracyjnego. Texta Crypto Boston to obsługiwany przez Algorand 3-miesięczny program przeznaczony dla startupów, które koncentrują się na szybko rozwijających się rozwiązaniach opartych na Web3. Hebal Foundation informuje, że House of Cycling.io jest budowane na sieci Hedera. Jest to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Reality Plus i Immortal Project. Ma na celu przeniesienie świata kolarskiego do Web3, zapewniając zupełnie nowe wrażenia zarówno rowerzystom, jak i fanom kolarstwa. Hedera składa ogromne podziękowania dla całej społeczności Hedera NFT, a także dla sponsorów, organizatorów i wszystkich, którzy przybyli na wydarzenie NFT New York 2022. Filecoin jest dumny z bycia częścią Sustainable Blockchain Summit. Dodatkowo Filecoin zachęca każdego do dołączenia do tego wydarzenia. Nadchodzi rewolucja w zakresie przechowywania danych. Zdecentralizowana pamięć masowa Primer autorstwa WV3B Cloud została stworzona, aby pomóc społeczności lepiej zrozumieć branżę zdecentralizowanej pamięci masowej i jej technologię. Link do raportu, w którym dowiecie się więcej o nowym produkcie od WV3B Cloud, zostawiamy standardowo w opisie filmu. Tezos dołącza do Witcon. Witcon zrzesza wiodących światowych twórców, innowatorów, platform i fanów. Więcej o współpracy Tezos z Witcon przeczytacie na tezos.com. Aave aktywnie monitoruje sytuację i reakcję społeczności na wykorzystanie mostu Harmony Protocol. Aave spodziewa się ciągłych aktualizacji, a także propozycji zmian od swojej społeczności. Dodatkowo z całą pewnością będą pojawiały się kolejne aktualizacje mostu. Zespół Harmony zidentyfikował kradzież, która miała miejsce 24 czerwca na moście Horizon. Zostało skradzione około 100 milionów dolarów. Harmony rozpoczęło współpracę z władzami krajowymi i specjalistami sądowymi w celu zidentyfikowania winowajcy i uzyskania skradzionych środków. Kadena przedstawia IntelliSend. Jest to nowa funkcja stworzona przez dyrektora do spraw inżynierii Kadeny. To rozwiązanie ma na celu poprawić wrażenia użytkownika podczas korzystania z ekosystemu Kadena. Użytkownicy mogą teraz automatycznie wysyłać swoje tokeny KDA przechowywane w różnych sieciach na wybrane konto odbiorcze w jednej sieci. Coinbase obsługuje wpłaty i wypłaty sieci Polygon. Już teraz wysyłaj i odbieraj tokeny bezpośrednio z Polygon POS. Gwarantowana jest dodatkowa bezproblemowa obsługa przy korzystaniu z DApps na sieci Polygon. Polygon POS staje się pierwszą częścią, która zostanie uruchomiona na Coinbase. Aukcja TGLP Genesis z dnia 6 od Tencent. Łącznie zostało spalonych ponad 510 tysięcy tokenów Tencent, a to wszystko w ciągu jednego dnia.
nową akcję NFT, o ten set możecie znaleźć pod adresem, do którego link zostawiamy w opisie filmu. To tyle z informacji, które dla Was przygotowaliśmy. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, zachęcam Was do subskrypcji, lajka, komentarza, co zmienić, co poprawić, aby odbiór był jeszcze lepszy. Raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!